Moi drodzy, witam was w tak długo oczekiwanym, ważnym odcinku na moim kanale. Nie wiem czy wiecie, ale udostępniono fragmenty pierwszego odcinka sezonu drugiego. Zapraszam do oglądania. I tak jeszcze na wstępie, jak jesteście nowi, zostawcie subka i zaznaczcie dzwona, zostawcie lajka, żeby duża ilość osób się o tej wiadomości dowiedziała, zostawcie komentarz i udostępnijcie ten film. I pamiętajcie, moi drodzy, oglądajcie uważnie i do końca. Wracamy do tematu. Moi drodzy, jak to zobaczyłem, to naprawdę nie uwierzyłem. Udostępniono fragmenty odcinka pierwszego sezonu drugiego. I tak, to nie są żadne zdjęcia, tylko normalny film. Ja oczywiście wam tylko te zdjęcia pokażę, bo nie mogę dodawać filmów, bo nie chciałbym mieć usuniętego kanału, dlatego wam je pokażę. A kto tam dodaje filmy, to już ich sprawa. I pokażę wam najciekawsze fragmenty i opowiem o nich. I wiecie co, moi drodzy? Moja teoria się sprawdziła i po części druga teoria też jest na dobrej drodze, a pozostałe wątki w tym odcinku jak na razie tylko są owiane tajemnicą. I też dziękuję wszystkim, którzy tak szybko zareagowali na grupie odnośnie postów, ale nikt tego nie udostępnił, bo nikogo w tym samym czasie nie było, a zawsze Sara tam udostępnia jak coś jest, także wybaczcie. I co ja tam będę przedłużał? Usiądźcie sobie wygodnie w fotelach, bo będzie ostro i zaczynamy. Moi drodzy, w Korei odbył się albo odbywa się Comic-Con i była tam ekskluzywna zapowiedź sezonu drugiego, a dokładnie pierwszego odcinka sezonu drugiego. I od razu wam powiem, że ja już uwielbiam Koreańców. Oni mają najlepsze zapowiedzi, najlepsze ekskluzywne tam cholera prezentacje, czegokolwiek. No po prostu udostępnili nam fragment albo fragmenty pierwszego odcinka sezonu drugiego. I co tam się w nim znajduje? Pierwsze co się nam ukazuje na ekranie jest Marinette i Mistrz Fu, czyli wątek jest kontynuowany zaraz po ostatnim odcinku sezonu pierwszego. I oglądając ten film oczywiście na Twitterze, muszę wam powiedzieć, że tam nie ma dźwięku, nie wiadomo co oni tam gadają, jest tylko sama muzyka, więc chyba jeszcze nie dograli dubbingu, tak mi się zdaje. Mniejsza. Tutaj jak Marinette oddała księgę mistrzowi, ten zaczął jej opowiadać, czym tak naprawdę jest ta księga i co się w niej znajduje, i reakcji Marinette nie muszę wam opisywać, sami widzicie jak ona to przyjęła. I też widzimy jak Tiki z Wezym, tak się to chyba dobrze wymawia, latają sobie i widać są w dobrych humorkach. Tutaj też fajna scena, bo widzimy przyłapanego chyba na kamerach albo na zdjęciu Adriena, który pakuje księgę do torby. Marinette szybko pobiegła w celu odnalezienia Adriena i oddania mu jego, w cudzysłowie, jego księgi, żeby nie było przypału, ale jak wiecie, będzie przypał. I zaraz oczywiście o tym opowiem. Tutaj też fajna scena, bo jak widzicie, Marinette stoi i rozmawia z Tiki o czymś, nie wiadomo oczywiście o czym, a w tle jest jakiś telebim, billboard, mniejsza, jak zwał, tak zwał, i przypatrzcie się, co tam się interesującego na nim pojawia. Widzimy Marinette i Władcę Ciemi, tutaj można od razu już shipować tą parkę. I kolejny obrazek jest inspirowany wojną bohaterów z Kapitana Ameryki. Kto widział ten film, to wie o co chodzi, a kto nie, to teraz wam pokazuję. Oto właśnie ten obrazek. Na tej jakości nie będziecie widzieć, kto tam jest, ale w oddali są postury innych postaci i nie muszę chyba mówić, kto będzie stał po każdej ze stron, czyli po stronie Biedronki i po stronie Władcy Ciem. Fajny element od twórców, żeby nam znowu dać jakąś ciekawą wskazówkę, brawa dla nich. Daję lajka jak coś. Tutaj widzimy misję pod tytułem Poszukiwania Adriena i jak widzimy nawet idzie do męskiej ubikacji. Oj, Mari, Mari. Widzimy oczywiście Nino, widzimy Łezego jak się kręci na płycie winylowej i coś tutaj mu chyba nie wyszło. I uwaga, widzimy Chloe, naszą najlepszą bohaterkę serialu, która jest w stanie wręcz krytycznym, że tak powiem. Nie wiadomo, co się z nią stało, ale wiemy tylko, że płacze. Może coś się stało strasznego? Nie mam bladego pojęcia, ale jak trzyma komórkę, to pewnie jakiegoś poksa nie złapała i beć. Hehehe. Okej? Nie śmiejmy się. Troszkę powagi, moi drodzy. Nie kopmy leżącego. Kolejny kadr jest skierowany na naszą kolejną postać, owianą tajemnicą, czyli mamę Adriena i jak również Gabrysia, który spogląda jakże na ten piękny obraz. Widzimy potem zdjęcie Adriena, coś z tyłu, nie wiem co to jest. I oczywiście widzimy obrazek, który pewnie Adrien narysował, tak myślę, przedstawiający całą familię
razem, czyli mamy Adriena, samego Adriena i Gabriela. Tutaj widzimy, jak Adrien idzie za małpą. Na ziemi widzimy zdjęcie, które faktycznie jest podpisane przez Adriena, czyli narysował to Adrien chyba jak miał, nie wiem, z 5-6 lat. I stoi przed nim sam czarny kot, czyli Adrien, i widzimy Biedronkę, która broni się przed jakąś książką. I uwaga, moi drodzy, teraz słuchajcie uważnie. Moja teoria się sprawdziła, jak wielu innych użytkowników. Władcą ciem nie jest Gabriel Agrest. Gabriel Agrest jest kolekcjonerem. Haha, udało się, moi drodzy. Oh yeah, wiedziałem, to było zbyt oczywiste. Ale teraz patrzcie na to. Gabryś ma księgę w swoim komputerze. Widać, że to chyba jakoś wplecił jakieś pliki do komputera. Nie mam badego pojęcia, jak on to zrobił, ale miał w tym pewny jakiś plan. I teraz patrzcie na to. Widać w tle wiele pozostałych stron, na których tutaj nic nie widać. To jakoś to jest masakra. Ale widzimy jakieś bronie, nowe postacie, nowych super złoczyńców. Coś mi się zdaje, że na pewno. I dlaczego Gabriel Agres przed zakończeniem kadru ustawił stronę z czarnym kotem? Masakra. Zapowiada się miazga, moi drodzy. Moi drodzy, i tutaj zaczyna się wielka jatka, czyli walka Biedronki i czarnego kota przeciw Gabrysiowi a la kolekcjonerowi. I tutaj chciałbym coś zaznaczyć. Dużo osób myślało, że jeśli faktycznie to Gabryś, że Gabryś to kolekcjoner, to on zostanie zaakumowany przez to, że wkurzył się tam na jakiegoś pracownika swojego, czy kogoś, z kim po prostu rozmawiał przez telefon w ostatnim odcinku. W Olpinie pewnie to pamiętacie. Tylko tutaj jest sprawa inna, bo jak widać, nie przez to został zaakumowany, tylko przez sam fakt, że Gabrysiowi ktoś zajumał księgę, w cudzysłowie ktoś, czyli Adrien. A jak widzimy, bronią kolekcjonera jest sama księga, która moim zdaniem jest naprawdę epicka, bo jak widzicie, jaki przedmiot złapie za pomocą tej księgi, ten jest zapisany właśnie na poszczególnych stronach tej księgi. Jak widać, nie próżnował nawet w ludziach, bo złapał swoich bliskich, czyli małpę tego wielkiego strażnika, ochroniarza Natalie, Jagged Stone'a wraz z krokodylem, ich jest mi najbardziej szkoda. Mamy Manon, burmistrza, katedrę i nawet samą wieżę Eiffla. No, łowy jak najbardziej udane, moi drodzy. I tutaj mogę się mylić, ale jeśli chodzi o płacz Chloe, to raczej był spowodowany tym, że kolekcjoner złapał jego ojca i ta pewnie gadała, że o, ojciec mi tylko został, nie mam mamy, coś takiego. Tutaj kadry nie są spójne od walki, bo chcieli to pewnie fajnie zmontować pod muzykę. W każdym razie ostatni kadr przenosi nas do kryjówki Władcy Ciem. Na razie widzimy Nuru, który zostanie wchłonięty przez pewną postać cywilną, którą jak na razie nie widzimy, ale jest to właściwy Władca Ciem, który nie jest Gabrielem Agrestem. Dostaliśmy dzisiaj potwierdzone info. Zatem kim jesteś, tajemnicza osobo? Zagadka zostanie wciąż owiana tajemnicą, wciąż jest owiana tajemnicą, ale uwierzcie mi, moi drodzy, jesteśmy bliżej niż myślicie. Jak się odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, aby większa rzesza osób się o tej wiadomości dowiedziała i udostępnijcie ten film na Facebooku. Jak jesteście nowi, to zostawcie suba i dzwona, a w komentarzach napiszcie, jak wrażenia po tej ekskluzywnej zapowiedzi odcinka pierwszego sezonu drugiego. Wszystkie social media w opisie, jak i poprzedni odcinek, i również tam znajdziecie cały film z tej zapowiedzi. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia. Bye bye.